7 meczów za nami, 2 u Was wygrane, 5 przegranych, grupa Azoty Tarnów, troszkę słabszy bilans, wydawałoby się, że to rywal do pokonania. No nie będę ukrywał, pewnie bukmacherzy twierdzą, że jesteśmy tutaj faworytami tego spotkania, jednak jesteśmy przygotowani do ciężkiego meczu. Tarnów u siebie naprawdę gra dobrą piłkę ręczną. Pierwsze połowy tutaj jak grali, to naprawdę wygrywali te połowy i liczymy na twardą, zaciętą walkę. Czyli mam rozumieć po tym, co mówisz, że rozczytaliście już Beniaminka, pomimo tego, że on na początku sezonu szczególnie był dużą zagadką. Był zagadką, no jak to każdy Beniaminek, jednak no my się odpowiednio przygotowujemy do każdego meczu, do każdego rywala. Wiemy, czego się spodziewać, znamy atuty Tarnowian i mam nadzieję, że to my dzisiaj wyjdziemy zwycięską ręką z tego pojedynku. Tak, spotkanie w Kaliszu ciężkie, tam były takie błędy troszkę no niewymuszone, takie typu zmiana. No tutaj wydawałoby się, że Piotrków jest do ugryzienia dzisiaj. No myślę, że tak, aczkolwiek to też nie jest łatwy rywal. Mają dobrą ekipę, od paru lat zgraną w jednym składzie, także będziemy walczyć o kolejne punkty, bo ich bardzo potrzebujemy. Od soboty przygotowywaliście się do tego spotkania, macie już rozczytaną drużynę z Piotrkowa, musicie mieć. Tak, tak, mieliśmy analizę wideo, także wiemy między co grają, lubią grać z kołem, bardzo dobre koło, dobra druga linia, bramkarz, także musimy zwrócić uwagę na każdy element. I myślę, że będzie dobrze. Liczycie na obecność kibiców w ten środowy wieczór? No tak, mam nadzieję, że hala będzie pełna, że kibice nas poniosą swoim dopingiem do zwycięstwa.